Dzień dobry, Stefan Czerniecki za Siódmą Górą. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj będę miał prośbę, aby Państwo wyjątkowo bardziej niż zwykle uruchomili swoją wyobraźnię i również ja będę musiał ową wyobraźnię dzisiaj uruchomić wyjątkowo, wyjątkowo mocno. W czym rzecz? Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić wielkie państwo, wielkie imperium od Gangesu po Egipt, od Turcji po Etiopię. Wielkie imperium Persów. I obejmujący władzę w 520 roku przed Chrystusem Syriusz II, następnie nazywany Wielkim. Państwo, które stworzył, było państwem idealnym, podobno. Miało wszystko, miało skarby, miało armię, miało bardzo mądrego władcę. To państwo było olbrzymie. I właśnie dzisiaj, za Siódmą Górą, powiemy o jego stolicy, o wielkim, mitycznym Persepolis. Dlaczego wiem, że muszą Państwo sobie dzisiaj wyobrazić to wszystko bardzo mocno? Dlatego, że niestety, z tego co widzimy za naszymi plecami, z Persepolis ostało się naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Niespełna 200 lat po tym, jak władzę przejął Syriusz II Wielki, inny wielki władca, Aleksander Macedończyk, również zwany Wielkim, pokonał Persów w wielkiej bitwie i niestety miasto zostało dosłownie zrównane z ziemią. Ciekawostką jest jednak to, że skarby, które były w owym mieście gromadzone, zostały przez Aleksandra Wielkiego wywiezione i uwaga, na 20 tysiącach wielbłądów. 20 tysięcy wielbłądów. Proszę Państwa, 20 tysięcy wielbłądów idących ze skarbami, ze wszystkimi kosztownościami. Jakież to musiało być potężne królestwo, jakaż to musiała być potężna armia, jakaż to musiała być potężna cywilizacja, aby faktycznie gromadzić tak wielkie skarby w tym mieście, w Persepolis. Zapraszam! Persepolis jest, jak Państwo pewnie już zauważyli, wzniesiony na takim delikatnym, takim jakby podejście skalnym. W związku z czym, aby wejść do głównej bramy miasta, potrzebne były specyficzne schody. Dlaczego specyficzne? Otóż jak na warunki irańskie, są one dość niskie. Schodek ma wysokość 10 cm, głębokość 40 cm. W sumie jest ich tutaj 111. Ciekawostką jest to, że w związku z tym, że są niskie, dzięki temu można było dość łatwo iść w bogatych, zdobionych sukniach. Bo to właśnie było miejsce, gdzie witano delegacje z całego świata. Ludzi ważnych, królów, dostojników, ważne persony, a na górze, w tym miejscu, stała specjalna delegacja, która witała kolejnych gości, kolejnych dygnitarzy, a więc za chwilę, mili Państwo, poczułem się jak prawdziwi goście, dygnitarze z Polski, których wita delegacja u stóp wiecznego Persepolis. Zapraszam! A co się działo, kiedy już ów dygnitarz wszedł na piedestał i był przywitany przez tak zwany komitet powitalny? Otóż witały go dwa posągi. Jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Posągi są tak zwanej bramy wszystkich landów, wszystkich ziem. To był posąg, który miał kształt lwa, głowę człowieka z brodą, natomiast u boku
tłowia wyrastały dwa wielkie orle pióra. Dzisiaj widzimy, że tych orlich piór już nie ma, skutek wszystkich tutejszych zniszczeń. Natomiast wciąż widzimy zarys lwiego tłowia oraz głowy, w której kiedyś faktycznie może była broda. Tak właśnie wyglądał początek przygody każdego gościa, który przekraczał próg Persepolis. O ile ktoś z Państwa nie zauważył w poprzednim ujęciu owej brody, owych skrzydeł, o których mówiłem, to już w drugiej części bramy jest to jak najbardziej widoczne. Dość takie, mówmy się dziś, wzbudzające sympatię i uśmiech na twarzy głowy męskie, głowy ludzkie. I po bokach widzimy owe orle skrzydła. Z tej perspektywy to już się jawi naprawdę, naprawdę dostojnie. Ta ulica to jest ulica Armii. Dlaczego? Teraz właśnie musimy sobie znów uruchomić wyobraźnię. Wyobraźmy sobie wielkie ściany po obu stronach ulicy. Ściany, w których były domy, w których mieszkali strażnicy, głównodowodzący Armii Perskiej. Tą ulicą szli goście, dostojnicy i byli witani z obu stron przez wojsko, które oddawało cześć, oddawało hołd gościom. Taki był perski zwyczaj. Ta ulica, ulica Armii, łączyła bramę wszystkich ziem z salą stu kolumn, która jest dokładnie przed nami. Piękna, szeroka ulica Armii, niczym naszego wojska. Persepolis. Miasto niezwykłe. Miasto sięgające 500 lat przed Chrystusem. Więc to właśnie czuć historię. Każdy kraj ma swoją historię, ma swoją przeszłość. Proszę Państwa, Persepolis to było państwo, to było miasto niezwykle bogate, niezwykle pełne pałacy, pełne sal. I właśnie obok nas jedne z tych dwóch sal. Po mojej prawej, a Państwa lewej stronie, tam jest sala 32 kolumn, a dokładnie za moimi plecami jest pałac 100 kolumn, najbardziej dostojny, najbardziej wystawny budynek całego Persepolis. Miasta, które naprawdę, naprawdę tętni historią, mimo że faktycznie dzisiaj już jest nieco podupadłe.
naprawdę ciężko uwierzyć, ale tego typu elementy z głową konia, z łbem jakiegoś innego zwierza, to były elementy podtrzymujące strop, to były elementy gzymsu, to były elementy faktycznie, które stanowiły fragment dachu. I teraz pytanie, w jaki sposób tak wielkie i monumentalne miasto zostało w kilka chwil zrównane dosłownie z ziemią? Otóż cała zagadka, cały klucz do historii jest w specjalnym spoiwie, który łączył kamienne bloki. Owo spoiwo było ołowiano-żelazne i jak na skutek wielkiego ciepła, ponieważ dachy domów były z pni, z drewna, owy płomień roztapiał owe spoiwo ołowiano-żeliwne, na skutek czego owe bloki skalne się rozsypywały i spadały na grunt. I tego typu właśnie obiekty, jak ten koń, jak poprzednie głowy, spadały na ziemię i tylko tyle zostało z dzisiejszych monumentalnych, powiedzielibyśmy dziś, wieżowców skalnych Persepolis. Tak, niektóre rzeczy trudno przewidzieć, zwłaszcza gdy rzecz dzieje się kilka tysięcy lat przed Chrystusem, bo który z ówczesnych architektów miasta mógłby przewidzieć, że z tak wielkich, tak mocarnych budynków Persepolis ostaną się wkrótce tylko i wyłącznie zgliszcza i pył i że stanie się to z tak prozaicznego powodu. A jednak tego typu ciekawostek, tego typu historii perskie miasto, które niegdyś było uważane za najbogatsze i najbardziej dostojne na świecie, posiada jeszcze troszkę. Dziś więcej historii Państwu już nie zdążę powiedzieć. Druga część naszego spaceru po Persepolis już za tydzień. Zapraszam. Do zobaczenia.